Tak, to jest nagrywanie. To jest nagrywanie odcinków z Piotrkiem. Co ty robisz? Ty to nagrywasz? Nie. Uf, dobrze. Cześć, witam was w 7 odcinku z Euro Truck Simulator 2. Jak widzicie, jest kamerka, jak to powiedział widz na ryj. Jest kamerka na kierownicę, a jest ze mną... Popin Kolony stanął, witam was wszystkich serdecznie. Oczywiście, dobra. To znaczy Popin Kolony w takim pozytywnym sensie. Popin Kolony pozytywnie. O. Dobra. O. Bierzemy sobie zleconko, jesteśmy na multi, więc proszę pana, ja bym proponował. Co gadasz? Ja bym proponował do Uppsalala. Uppsalala, Boże. Ja nie mam takich długich zleceń, człowieku. Dobry... 400 km. No, to ja mam najdłuższe 305. No to ja, gdzie ty masz? Do Brna. A ja właśnie nie mam takich. A masz poczekaj, a masz gdzieś tam Czechy, Austria, Niemcy, coś ten... Węgry. No to takim okrężnym kołem można pojechać. No jak ja mam do Debrecen. Debrecen. To... O, no to kurde. Panie. No to tak. No, to... no właśnie, więc... A masz tak gdzieś jeszcze? Słowacja? Nie. Czekaj, podjadę do hotela. Hotela, Boże. Hotelu. Dawaj, muszę brać zlecenie. No, dawaj, no. Jeszcze oczywiście Rusek musiał mi zajechać cały wjazd. A, tak, a, oczywiście, a... tak, no, ten tego, to tutaj tak dziwnie, takie jakieś paski mam i ten tego, nie wiem, czy to widać w ogóle, ale to jest GoPro, które tutaj to nagrywa, więc to tak musi być. No. Więc tak. No. Jadę aktualnie sobie do serwisu. Jest to bardzo inspirujące. Ciekawe, właśnie, inspirujące. On jedzie ciężarówką, no to, Boże, to jest po prostu, wow! O ja pierdolę! To co przez chwilę powiedziałeś nie miało kompletnego sensu. Dokładnie, i tutaj dajesz tą scenkę. O ja pierdolę! Jako? No tą co dawałeś. A, pomaga. Z tego dziadka starego? No. Uwaga, on jedzie ciężarówką. O ja! Dobra, dawaj! Ty, zajechałem do serwisu i odruchowo na serwis, a nie na miejsce do spania. Ale to jest ciekawe. No wiem. Like w dół za to będę miał. Like w dół! Nie no, spoko. Unlike. No spoko, przespałem się i z 800 tysięcy 7 milionów. Dawaj! O, mam inne zlecenie, poczekaj. Gdzie ty do Brna człowieka miałeś? Do Brna. Ostrawka. Gdzie jest? Po drodze, bierz. Czekaj, ja może mam do Brna. Że nie. Dobra, bierz, bo jeszcze ci zginie to zlecenie odpukać. W czoło oczywiście. Tak, jakby co, czemu ja się w czoło puknąłem? Dlatego pukamy w czoło, bo jest niemalowane, a trzeba odpukać w niemalowane. Tak naprawdę to drzewo niemalowane, no ale że nie mamy tu drzewa, chociaż jest kwiat, no ale to... Chociaż kwiat jest malowany, tą fotosyntezę i te sprawy, no ale... No. A tak w ogóle ten, no czemu my wzięliśmy w niemalowane? To ja ci tak powiedziałem i później tak zaczęliśmy pukać. Ej, dobra, gdzie mam podjechać? Kurde, już od razu głową chcę ruszać. Trameri? A gdzie ty masz? To ja tu jestem. Ty, ja nie jestem na serwie. O. O, fuck. To jak ty żeś... Aha. Nie, bo po prostu wiesz. Nie wiem. Po prostu wiesz, jestem ślepy i nie widziałem, że jest napis offline, to tak. No bo nie ma napisu offline. Znaczy może jest, tylko że mi zakrywa okienko actiona. Także widzimy się po przerwie, ponieważ muszę włączyć jeszcze raz Eurotrucka i widzicie. Także to serwer. By było.
Także to by było na tyle i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka, który będzie za miesiąc. Na razie. Na razie. Nie no, tak serio, to widzimy się po przerwie. Przejdzie, naczepa, przeszło. Tam dalej jedź. No i co, spotkały się dwa Volvo? Jo, bracia. Tak. Starszy i młodszy. Wciskać się tam koło ciebie, czy jedziemy? Nie, ja tu czekam, już wsiadam do ciężarówki. Jeszcze obchód zrobię. Tu wszystko okej. Wszystko pięknie, ładnie wygląda. Rejestracje niezaśnieżone. Mogą mi te... Policja może mnie łapać. Dobra. To co? Możemy ruszać. No możemy. Także ja będę jechał drugi z uwagi na to, że będzie ten... Piotrę, no będę mógł tak fajnie od tyłu Piotrka nagrywać. Mam nadzieję, że... I od razu od tyłu i od razu skojarzenie. Ja nie miałem. Poczekaj, bo to mistrzu kierownicy. Właśnie, dobra. Widzę. Kurde, już od razu free trackiem głową chcę ruszać, nie? Dobra, więc póki wyjechaliśmy, nie wiem czy to w ogóle, jeżeli już właśnie wyjechaliśmy z tej firmy, to ja teraz powiem wam, że nie mam teraz free tracka tutaj na głowie nagrywając, ponieważ no wygląda to tak, o więc nie za fajnie. No jak ja bym to miał na głowie, to bym wyglądał jak UFO i w ogóle no jak wieśniak jakiś. Więc nie będzie nagrywania, chyba że sobie zrobię ładniejszego free tracka. Ruszaj dupę. A, tylko że na jak pewno? Ty ruszysz dupę, to ja później ciebie nie zdogonię. No ładnie. A już za mną nie nadążasz. Ciekawe ile ja mam koni. Jak się tu zatrzymamy, to sprawdzę. 540 strzelam. Czasem 700 się trafia, wiesz? No trafia się. 700, ty. A ty ile? 750? No. A ile masz ton? 11. Ja 15, no to nie, no to będziesz szybszy. Wiesz, ja mam niby ten manual, ale ja tam nie cisnę go na obroty, nie? Tam czasami podskakuje wskazówka do 2000, nie? Właśnie. Oglądałem, sorry, że ja ci wchodzę w temat, ale oglądałem typka na live'ie dzisiaj, który jechał 9 zł na piątce. No to... A silnik... Są tacy ludzie, nie wiem czy wy to zauważacie, ale ja to zauważam, że są niektórzy tacy ludzie, co tak w realu jeżdżą, nie słyszą, że im wyje ten silnik, a tu... Ej, no, tu w prawo mnie cinka. Ten... W prawo mnie kierowało. A jo, bo ja mam do innego tego. Ale to chodź ze mną, przecież to jest po drodze. No dobra. To w sumie wiesz. Kurde, ale teraz, żem odpieprzył manianę, wcisnąłem jedynkę, nie? 3000 obrotów. No nie ma tu takiej skali, ale... Nie, ja mam taką. 3000 to u mnie najwięcej. W starym jest 3? U mnie jest 2,5. No, zazwyczaj jest 2,5, tak patrzyłem, ale tutaj jest 3. Panie, ja już nie nadążam. Właśnie, a ja 75 jadę. A ja... 72. Ustawię se 8-0. Nie no, bez przesady, ja już wiesz, 8-8, 9. Już 9. O, ja się wyższa. Już 9-0. I skręcamy, i co, i co mi z tego rozpędzania, nie? Jo. Kurde, szkoda, że znowu nagrywa mi znowu noc, no. O właśnie, dzisiaj to my możemy tak z dwa odcinki nagrać, wiesz? No. Bo ja muszę nagrać dużo odcinków, bo teraz muszę w czwartek wstawić. A właśnie,
Mówiłem w odcinku z Dawidem, chociaż nawet pewnie to się nie ten nie zrobiło, w sensie nie, bo tam mi się dalej nagranie ścięło. Pewnie nawet tego nie słyszeliście, więc odcinki będą normalnie w niedzielę i w czwartek, stwierdziłem. Wracam znowu. A jak miały być? Miały być tak, jak wstawię, tak będą. O Boże. No wiesz, bo ja mam czasem takie natchnienie, że kurde, dwa odcinki dziennie mogę nagrać, wyrenderować, wstawić, zmontować, wszystko z tym zrobić. A mam czasem tak, że... Nie chcę do pulpitu. Nagrywać, jestem padnięty. I no... Tak jak ten gościu, nie? Mówi: ty masz tu kur... wziąć kamerę i napierdzielać, a nie kurde... Ten, wiesz... Ekspresja! Nie jestem w stanu... To jest ekspresja! Taki gościu... Jak on się nazywał, Piotrek? Dallas Studio. Patrz, pamięta. To się jakoś chwali. Też nie lubisz siebie oglądać na zdjęciach czy na filmie? No. To jest takie upokarzające. Ej, tu nagrywałem Nocne Wilki pod tym mostem, jechałem, wiesz? Ta. A chyba ja, wiesz? No. Nie, sorry. Ja to nagrywałem pod takim mostem, ale na... Kurde. Koło Białego Stoku gdzieś? Czy Olsztyna? Ale pod takim samym mostem, nie? I takim samym fragmentem drogi. Także posłuchałem cię, drogi... Czekaj, to jest subskrybent chyba mój, co mi napisał ten komentarz. Tak, to jest subskrybent. Postarałem się, zrobiłem to kamerkę tutaj, jak widzisz, na tutaj twarz. I tu co? Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy oczywiście serdecznie. Wszystkich na moich kogo? Widzów i nie widzów, po prostu takich ludzi, którzy wbili. Co ty mówisz? Ty wiesz, że ja od jakiejś minuty 30 ja jadę z czym? Ja walk alone chyba i się nie skopnąłem, że to z leci. Czym? Z Green Day'em. Aha. I się nie skopnąłem, że to sobie leci, nie? A co to była za piosenka? Walk alone. Walk co? Alone. Nie znam. No to a ta-da, ta-da. Boulevard of Broken Dreams. No, weź no to... ten róż tak trochę dupę, tak ten... No, ale tak troszkę tylko. Na razie, gościu. Ale wiesz co, nawet cię nie ścina odpukać, bo jechałem tak, nie, z metr za tobą i wiesz... W ogóle jadę cały czas blisko ciebie i nie widzę żadnych przycinek. Jest coraz lepiej z tym multi. Także widać, że chłopaki się starają. No, mam wyższy ping od ciebie, także... No to co, że masz wyższy ping ode mnie? Granica, Kubuś. No. Na rok firmy... A w ogóle tak to dzisiaj firma... 19 stycznia, poczekaj. Ile kończymy? 9 czy 10? Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec... Sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień... 9 miesięcy... czy 10? A 9 to już nie było? Styczeń. Kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, to jest 5. Wrzesień 6, październik 7, listopad 8, grudzień 9, styczeń 10 miesięcy. Mhm. A jeżeli nie podoba wam się jakość tych moich filmów, bo ja wiem, że ona za dobra to nie jest, no ale nic nie mogę z tym zrobić, bo mam monitor w rozdzielczości 1000... Mówiłeś chyba 1300 razy już. Co? Nie mówiłeś, mówiłeś to 1400... No dobra, to 40... powiem jeszcze raz. Ale mówiłeś, ale poczekaj, mówiłeś to 1440 razy na 900. 1440, no dobrze powiedziałeś. No i mam 1440 na 900 rozdzielczość. No i w Rotaku dlatego też mam taką ustawioną rozdzielczość. Więc jeżeli ja nagrywam dla was, to ja nagrywam to ekszynem, gdzie jest ustawione original. Czyli jest oryginalny, rozdzielczość oryginalna, taka jak mam tutaj właśnie monitor.
I jak ja to wrzucę do programu i chcę to wyrenderować w 1080p czy 720p, czyli w HD albo, lub Full HD, to no nie bardzo mogę, ponieważ... Znaczy mogę, ale ta jakość będzie jeszcze słabsza. No słaba jest bardzo jakość, no. A jak będę miał już monitor w rozdzielczości 1080 na 1920, to będę mógł już, to ja nie będę do tej firmy wjeżdżał. No tu jest szeroko, to z drugiej strony jest wyjazd, także. Aha, dobra, to ja z drugiej strony po prostu wjadę, o tu był, trzeba zatrzymać się, był znak. Jakaś fajna w ogóle, a bo to jest ten Debreczyn, nie? Nie, jaki Debreczyn, co ja gadam, Ostrawa. Popieprzyło mi się, bo wcześniej mieliśmy do... Piotrek miał tam zlecenie. Ja się nie... Ile ty masz kilometrów? 163. No i jak będę miał ten monitor, to będę... Gra będzie w takiej rozdzielczości, więc też będę nagrywał... A gdzie, sorry, gdzie ty masz? Do Brna? Tak, więc też będę nagrywał w tej rozdzielczości i będzie obraz, 100 razy lepszy, taki jako wujka Bohuna będzie, tak? Ale dobra, to wiesz co, ja ze dwu na minutę. Minuta, no. No i na pusto będę jechać. No i... Jak będę miał ten monitor, to po prostu będzie lepiej A! Ale to będzie w marcu. A teraz jest... Gdzie mój telefon? No przecież nagrywam nim. A teraz jest 19 stycznia, czyli jeszcze... Dwa miesiące, no. Tak, jestem matematykiem. Naprawdę. Mam 4 z matmy. A tak liczę, nie? No także jeszcze 2 miesiące tak około, bo tak myślę, że nie miał w marcu, bo wtedy prawdopodobnie będę miał hajs. Ale też nie wiadomo, czy będę miał na pewno ten hajs, czy mi starczy tego hajsu, czy... Nie wiem. Możecie powiedzieć, nie napisać, bo już to napisać, to już mówię tak zawsze. Możecie napisać. Ale mnie to tak trochę denerwuje, jak ja tak mówię i później to oglądam. Dlatego powiem wam, że możecie powiedzieć w komentarzach, tak? Czy nie wiem, czy ja nie mówię za szybko, jakieś kurde nagle tu mi się Piotrek wtrąci i później zacznę pieprzyć o czymś innym, zapomnę o tym temacie, czy to was nie denerwuje. Albo co was we mnie denerwuje, co mogę zmienić ogólnie w nagrywaniu, coś tutaj kurde inaczej nagrać, kamerę postawić, jest bardzo dużo... Pomysłów, rzeczy też dużo wymyślałem. No więc tak. Więc ja też zedwutnę, będzie takie cięcie, bo napiszę tutaj mu na czacie, że zedwu. Na 1 min. Tam będzie krócej, idę tylko przewodę do kubka nalać. Zedwu! Nie uwierzysz. Halo. Tak, żyję jestem. Zaschło mi w gardle. Nie wierzysz, już jestem. Ty skończyłeś odcinek, czy jak? Nie. Ja powiedziałem tylko, że ZW, że cięcie. Poszedłem sobie wodę nać, bo już tak tyle pieprzyłem, że mi w gardle zaschło. Dobra, ruszaj dupę, bo tu czas goni wszystko. Jedź, ja cię dogonię, przegonię. Czas to pieniądz, no. Tak, pieniądz, a nie pieniądz. Ona czuje we mnie. A poczekaj, jeszcze zawczasu chcę ustawić GPS-a, do jakiej firmy masz? Nie! To nie na moim kanale!
Ja bo tego nie toleruję, ja tu muszę wyciąć. Dobra, do jakiej firmy masz? Już ci mówię, gdzie ja tutaj to złom? Do, o Jezu, złom, do firmy złom. Ładunek taki mam złom. Do firmy LKW Log GmbH. To okay. Znaczy w Brnie, tak? W Brnie. Kurde. Ruszaj dupę. Co? Ruszaj dupsko. No myślałem, że ty jeszcze nie ten, nie? Ale ty jedź, a nie, przede mną to jak będziesz jechał, to już znowu będziesz uciekał, nie? Kurde, a znowu teraz cię nie nagrywa. Zobaczysz. No dobrze, wyjedziemy na autostradę i to się fajnie wszystko zrobi. Okej. Jak widzicie, ten odcinek jest chyba jeden z fajniejszych, taką mam nadzieję. Chociaż zawsze jak nagrywam odcinek, powiem ci Piotrek, nie, Stano, że... Jak mnie to denerwuje, jak ty mówisz, no powiem ci Piotrek, Stano. Nie, mówisz Stano, rozumiesz? Co ja gadałem? Zawsze jak nagrywasz. A, no to zawsze tak, ten odcinek będzie zajebisty, a tak... Postrenderów, a nie oglądam. Kurde, jakie to nudne. No to się tak... nie nadaje do publikacji. Co? To się nie nadaje do publikacji. No właśnie, no ale trzeba upublikować, no bo do kto będzie oglądał. A jak im masz więcej filmów, nie? To tym bardziej łatwiej mają cię ludzie znaleźć, bo wiesz, jest więcej tych twoich filmów w internecie, nie? No, szersze, no. Szersze pole, pole, pole zakres. Łyknę sobie. Łyknę sobie łyka H2O, tak? Bo mi w gardle zasycha, ogólnie to jakieś takie suche usta mam. To zrobimy tak, mój drogi kolego. Słuchaj, ja się normalnie ustawię jakieś takie 8-9. A może, a może 6-9? Tak to na Skandynawii tylko na początkach jeździliśmy, no, pamiętasz? Tak, pamiętam. Tak, tak, tak. Wiesz co? No. Teraz mam taką kurde... Nie wiem, czy już tobie mówiłem. Mówiłem już tobie z tym monitor i karta graficzna? Nie. No, że mam taki kurde problem, dylemat, nie? Nie wiem jak to nazwać, bo posłuchaj. Kurde. No mi się odbijano. Nie mogę. Bo teraz jak kupię sobie ten monitor na po tych moich urodzinach, nie? A? To też kurde przydałoby mi się, żebym sobie kupił lepszą kartę graficzną, nie? Ale no skąd hajs na to? Powiem ci tak, jakby ci dali 1500 zł i dzisiaj, to jutro już by tego nie było. Tak, to jest mój tok rozumowania, ludzie. Ciul, lepiej kupić w sklepie stacjonarnym 500 zł drożej, a niż 2 dni jakie poczekać. Jakie 500 zł drożej? Ale przykładowo daję, proszę. No ale za co 500 zł drożej zapłacisz, człowieku? Aj, Kubuś. No wiem, że mówisz przenośnie. Mówię to w cudzysłowie, no. No wiem, rozumiem. No. 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 A tak myślisz, za ile ta moja karta kosztowała 600 zł patrzyłem, nie? No. To za ile bym ją teraz po dwóch latach sprzedał? A skąd ja mam wiedzieć? Za połowę ceny czy mniej? Nie wiem. To zależy w jakim stanie są opadki i tak dalej. Nie? Jakie opadki? No od chłodzenia. A łopatki, znaczy, a ja opatki usłyszałem. W sensie o te wiatraczki dwa ci chodzi? No nie wiem ile ty tam masz ich, nie? Dwa. Ja wiatraczków nie mam. No to co ty masz? Ja mam takie chłodzenie, o Boże. Rozbieraliśmy, to masz takie dwa... No mój komputer też przy tobie chyba rozbierałem, czy nie? Nie. Nie? Ale takie zdjęcia ci wysyłałem. Dwa druty masz. Druty, rurki takie. Chociaż może ja pierdzielę i mam wiatraczki. Przecież ja widziałem, ty masz wiatraczki. Takie. Ty masz tą kartę taką czarno-czerwono chyba, co? Nie. Jako ty masz kolor karty?
Poczekaj, zaraz pójdę po pudełko, tylko kawałek prostej znajdę. Ja tam pudełko z telewizorem, nie? No to trochę daleko. To będzie dobre. Tu jest prosta. Dobra. Ale kurde, to jak ty nie masz wiatraków, to co ty możesz mieć innego? Walnąłeś. Ty, a nie, na stację zjechałeś. Kurde, ale... O! Przed znakiem. Kurde, nie mam tamtego pudełka, to ja nie wiem, gdzie to pudełko jest. No ale kurde, co ty możesz mieć, jak nie wiatraki, no? W necie zobaczę, bo pamiętam model. To weź sobie też moją wpisz. A nie, mojej to tyle, jak ja wpiszę swoją kartę, nie? To wyskakuje mi każda inna i weź tam moją znajdź, nie? Podobno jest niedobrze, jak karta ma chyba jeden wiatrak, wiesz? Bo jest, no może się szybciej zagrzać, nie? Bo wie... No, temperatury kart dochodzą do 70 stopni. No. No a wiesz, jak na przykład byś podkręcił tą kartę, a masz jeden wiatrak, to prawdopodobieństwo, tak gościu w poradniku oglądałem, widziałem, mówił, że wiesz, jak masz ten jeden wiatrak i podkręcisz, no... Tak, na tyle, co byś mógł na dwóch wiatrakach podkręcić, to nawet się spalić może. Tak słyszałem. A jak podkręcasz tak samo procesor, to musi być chłodzenie odpowiednie. No. Ty masz chyba cooler na procesor, jaki ty masz? Taki jak ja? A ty nie wiesz, jaki ja mam. Standardowy. Co? Standardowy cooler. Z procesorem razem dostałem. No ja też, nie? Ale właśnie kurde, bo są różne, nie? No tak jak mi powiesz standardowy, to... Boże, no standardowy i 5,3 i 2 GHz niepodkręcane. To ty masz niepodkręcano w końcu? No nie. Mówiłeś, że ci ciocia podkręcała. Znaczy ta osoba, co ci ten komputer robiła, że masz 3 i 4 mówiłeś. Kiedy ja tak ci mówiłem? No człowieku, ja tak się zdziwiłem, mówię, człowieku, nic mi nie mówiłeś, że kartę podkręcałeś. O Jezu, procesor podkręcałeś. Żadnego procesora nie podkręcałem, może ci ktoś inny gadał, na pewno nie, nie ja. To ty mi wkręcałeś pewnie. Nie będę mówił na wizji, no ale... No nie będę mówił, ale wkręcałem. Nie, bo ja ci to chcę tak po naszemu, że tak powiem, wytłumaczyć, no ale... No nieważne. Wytłumaczę ci to po odcinku. No, czyli mnie wkręcałeś. Nie, no zobaczysz, wytłumaczę ci po odcinku. No dobra, no ale na pewno mi mówiłeś to. Nie mówiłem ci mówiłeś. Tego. No i teraz jak ja mam ci udowodnić, że ty mi mówiłeś. O chuj słup. Ej, takie na początek odcinka. O Boże! Tylko, że mi się tego szukać nie będzie chciało, jak będę to montował. Ty, my już do miasta, 10 km. Ale krótki ten odcinek się wydaje, nie? A pewnie jest ze 40 minut. Ale tam, wiesz, dużo do powycinania jest. Ty, dobre to było. Tu du 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 du, jak ta piosenka się nazywa? Tu du 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 du. A, Italio czy Italo to się nazywa? Zawsze nie mogę. Nie wiem. Italo Brothers. No, jakoś tak. Welcome to the dance floor. Welcome to the dance floor. Nie wiem, jak to są słowa. O Boże, ty to dzisiaj jeździsz? Jeszcze dzisiaj chyba nie walnąłem. Nie no, nie walnąłem. No i się zaczyna miasto, proszę bardzo. Oj, nie przesadzaj, trzeba no być pozytywnym. No i elegancko mi drogę zajesz, a nie pesymista jak większość Polaków. Kurde, czerwone! Ja się kurde, mam taki problem, bo mam strasznie daleko od monitora do tego telefonu, który mnie nagrywa. Jak tak patrzę tutaj na was, to tu nie widzę, co tu się dzieje. I dlatego na tym czerwonym przejechałem.
Weź tu podjedź sobie fotę zrobię. A właśnie, czekaj, czekaj, ej. To ty obok mnie ten podjedziesz jak ja zaparkuję. Nie, podjedź tu, bo ja takie. Serio, fajne... zacząłem już parkować. Podjedź, podjedź. O Boże. Już by się zobacz, chciało to głowę poruszać. A weź naczepę odciąg tylko. O Boże, teraz mi to mówisz. No. Ja chcę sobie taką na wizytówkę odcinka zrobić. Zobacz, jak to fajnie wygląda te Volvo teraz. No, spotkanie braci. Taki tytuł odcinka będzie. O Jezu, myślałem, że ty już tu gdzieś blisko jesteś. Będzie. A tu no collision jest. Zapomniałem. Jeju, paluch na Instagrama coś wstawiła. Co? Lekcja odrobiona z matematyki. Kurde! Czemu ja nie mogę tym obracać? Serio? Ej, jesteś? Jestem. Skończyło mi się nagrywanie w telefonie. Słyszałem. Dobra, walić, to już koniec odcinka. Dobra, robię screena. A, jeszcze F11 muszę sobie twój nick. Już koniec? Co? Koniec? Czego? Odcinka. No już będzie końcówka, nie? Wiesz co mi się włączyło? Nikt tego nie ma prawa znać. Co ci się włączyło? Kiedy byłem? A, no to... Jak nikt nie ma tego prawa znać? To nie jest piosenka, wiesz, kogo. Serio? To jest cover. Serio? No jasne, nie znasz tej piosenki? Nie. To jest bardzo znana polska piosenka. Znana, bo... Dlaczego nie ją wykonała, nie wiem, co jest znane. No ale... Nie wiem jakiego to jest zespołu, czy to ten, ale wiem, że jest to znane, bo ja to znałem na przykład wcześniej. Ale powiedzmy, że w takim wykonaniu, jakim ja słucham, no raczej tego nikt nie zna. No nie, no to na pewno. Chyba, że ogląda ten odcinek mój tata i wiesz. Co? Chyba, że ten odcinek ogląda mój tata, no to zna, nie? Piosenkę. Czy tam Kinga? O Kinga ostatnio moje odcinki oglądała, wiesz? A skąd wiesz, że twój tata na przykład tego nie ogląda? No możliwe. To pozdrawiamy pana Mariusza. Pozdrawiamy dzień Mario do... Bishi, czy jakoś tak to się nazywa? Pozdrawiamy, dzień dobry. Dzień dobry wieczór, tak? Właściwie. Od której się właśnie dobry wieczór powinno mówić? Nie wiem, od wieczoru, nie? No kiedy jest wieczór? 19? Dobra. Te odczepiamy naczepkę i spóźnienie oczywiście, no bo jak żeby inaczej, ja zapomniałem, że nie ma tej kamery, to już chciałem do niej gadać. Dobra, więc tak, nie ma już kamerki, ale mam nadzieję, że z takimi kamerkami wam się ten odcinek spodobał. Tutaj to i to w sensie tam, tu na górze, tam to, że mnie widać. Więc zostawcie lajka, suba, komentarz, będę zadowolony. Mam nadzieję, że to nie idzie na marne to co robię, bo no jednak to trochę czasu zabiera. Więc co? Do następnego odcinka. Żegnają się z państwem Stano oraz Shay Games. Pozdrawiamy. I akurat się skończyło nagrywanie w kamerce. Ona się, a nie. Rozładowała się. Dobra, więc... Do kolejnego odcinka. Cześć, siemanko. Shay Games.